Elo, elo, rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj Wam pokażę, to szlak Orlich Gniazd. Jak widać, jestem w miejscowości Częstochowa, a dokładnie właśnie z niej wyjeżdżam. I wjeżdżam do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Nawet za bardzo nie wiem, co tutaj się spodziewać, ale że akurat jestem w Częstochowie, to mówię, chociaż zrobię sobie delikatną rundkę i wjadę poznać coś nowego. Nie będę objeżdżał dzisiaj całego szlaku. Jeżeli jakoś mnie ten szlak zainteresuje, to podejrzewam, że wrócę tu za jakiś czas i będę chciał przejechać całe 200 km, ale jest teraz zima. Dzisiaj podejrzewam, że może pyknie moje pierwsze 100 km w tym sezonie. Może niekoniecznie, bo na razie trasa jest zaplanowana na 96 km. Nie wiadomo, co się wydarzy po drodze, czy dzisiaj wytrzymam, bo temperatura jest na 3-4 stopnie na plusie. Nie wziąłem za bardzo zimowych skarpetek. Nie wiem, wydawało mi się, że szykowałem, ale gdzieś one zniknęły. Szlak Orlich Gniazd jest oznaczony na czerwono, więc tutaj zaczyna się trasa, gdzie teoretycznie jest tam zakaz wjazdu, ale chyba nie dotyczy to rowerów. Więc jadę, a Wy możecie pisać, jeżeli ktoś jest stąd albo tutaj już kiedyś był, czy faktycznie ta trasa jest bardzo ciekawa i godna polecenia, a ja zobaczę, co tutaj się znajdzie. Jestem ciekaw, jaka będzie nawierzchnia, czy będzie dużo szutrów, czy będzie na przykład trochę takich asfaltów, jak teraz widać. Czy napotka się jakieś ciekawe ścieżki rowerowe, ale to zaraz zobaczymy. Już zaczynałem się powoli delikatnie bać, że nic nie zaskoczy mnie na tej drodze, a tu ku mojemu zdziwieniu, jadąc sobie jakąś wiejską drogą, natrafiam na taką atrakcję. Jak to widać, czyli jakaś tutaj taka górka skalista. Ciekawe, czy można na nią wejść, czy wjechać z drugiej strony. Ja, żeby zrobić jakieś ładniejsze zdjęcie, musiałem wjechać na taką drogę. Ale ładnie to wygląda, ładnie. Robi wrażenie. To co, jadę dalej. Na razie drogi mieszane, głównie jakieś szuterki, były tam momentami jakieś kamienie, no i teraz głównie asfalt, wiejski asfalt, zobaczymy, co będzie dalej. Nie mogę się powstrzymać i musiałem odbić z trasy, gdzie prowadzi ona właśnie tych gór towarnych. Niestety dojazd jest dosyć ciężki, bo piaszczysty i pod górkę. Forma jeszcze nie ta, ale chyba tam wjadę i zobaczę, czy widok będzie ładny. Jestem u góry, rower zostawiłem w pizdu, bo ciężko się podjeżdża i powiem szczerze, że nie żałuję, bo widok stąd jest przepiękny, a szczególnie z tej strony. Zobaczcie, tam w oddali ruiny zamku, tutaj druga góreczka, tak to mniej więcej wygląda. No pięknie jest, dobra, schodzę, bo żeby mi ktoś nie, roweru nie zajął. Ale to pięknie wygląda, kurde, aż bym chciał być tam u góry. I szkoda, że to są tylko ruiny zamku, bo podejrzewam, że kiedyś był on przeogromny. Ale fajnie. Dobra. Jest zakaz, ale nie dotyczy rowerów. No to jadę. Okej, dojeżdżam do takiego drogowskazu i kieruję się właśnie akurat w prawo na Żarki. Jest Złoty Potok, Kraków. Tyle miejscowości, tyle szlaków, tyle kierunków tutaj można obrać. Więc ja jadę w kierunku Krakowa, ale oczywiście do samego Krakowa nie dojadę. Ale na razie fajnie, super. Znowu wjeżdżam do lasu, teraz było trochę kawałek asfaltu. Zobaczymy, co dalej. Jeszcze jakieś 10 km i będzie połowa dzisiejszego dystansu. Zobaczcie, jaka tu się anomalia podziała. Ścieżka rowerowa dla rowerzystów asfaltowa, czy tam betonowa. A obok droga dla samochodów szutrowa, więc jak ktoś chce pojechać bardziej szutrowo, to może sobie zjechać na lewo, co będzie niezgodne z przepisami, bo prowadzi ścieżka rowerowa zgodna z kierunkiem Twojej jazdy, więc no, trzeba przemyśleć, czy na pewno to tak ma być. Dobra, jeszcze kawałek i niestety trzeba będzie zjechać pewnie ze szlaku. Nie wierzę w to, co widzę, ale zobaczcie. Jaki pradawny toj.
jak ładnie wykonany. Aż zobaczę, co, jak to wygląda w środku. Może jakoś luksusowo. Nie, no tradycyjnie, ładnie. To w ogóle jest do użytku? Chyba tak. No, to jakby ktoś był za potrzebą, to też można skorzystać. W Solikówku już zjechałem z trasy i teraz jadę jakimś szlakiem żółto-niebieskim, ale to nie jest ukraiński, tylko po prostu są dwa szlaki. I napotkałem znowu taką góreczkę. Nie za bardzo jest chyba tam jak wjechać, wejść, bo to wygląda, jakby ta górka była na jakiejś posesji prywatnej. Tam jakiś traktor widzę w oddali. Nie wiem, ciekawe. Dobra, jest coś, czego mi brakowało, czyli widoku wody. Jest taki ładny mostek. O, proszę. Nawet słonko na chwilę wyszło, ale już się chowa. Znam, że to słońce wyjdzie, jak wrócę do punktu startu. I jeszcze, jakby atrakcji było mało, to natrafiam na zalew Poraj. Cisza, spokój. Słychać delikatny szum wody w oddali. I została już mi godzinka jazdy. Jeszcze natrafiłem na trochę lasu. Powiem wam szczerze, brakowało mi tego. Ostatnie jakieś 3 miesiące przejechane jakieś 3000 km na trenerze. I mało kiedy wychodziłem na zewnątrz. Dziś w końcu była okazja pojeździć nieco dłużej. Jakieś 3-4 godziny mi praktycznie wyjdą. No. Niecałe 4 godziny, więc naprawdę super, super, fajnie się jeździ. Noga powoli już jakaś tam się robi, trzeba brać poprawkę na to, że też jest zimno i trochę człowiek zużywa energię na to, żeby się ogrzać, bo dzisiaj jest chyba tylko 3 stopnie, ale nie jest źle. Stópki dzisiaj o dziwo nie zmarzły, mimo braku odpowiednich skarpet. Tylko jakieś tam ocieplacze założone pod to łabaki. No, jak ktoś nie wie, co to są łabaki, to zapraszam do filmu wcześniejszego, tam jest wyjaśnione. Okej, okay, wystarczy na dzisiaj. Dobra, wyszło 92 km. Na dziś wystarczy. Tak jak mówiłem, wyjdzie słońce na sam koniec. Wszystko się sprawdziło. Okej, okay, szybka zmiana scenarii z tego powodu, że jak nagrywałem końcówkę tego filmu, to byłem bardzo, bardzo zmęczony, czego się trochę nie spodziewałem i powiem szczerze, że moja mowa była delikatnie bełkotliwa, a zmęczyłem się, nie ukrywam, że się zmęczyłem. Może nie samym dystansem, nie tymi górkami, które tam wyszły, bo wyszło około 600 metrów przewyższenia, ale chyba temperatura zrobiła swoje, bo przyznam szczerze, że jak wróciłem do domu, to było mi zimno i miałem delikatne obawy, że się rozchoruję, ale na szczęście nie, więc wszystko jest w najlepszym porządku, ale nie ukrywam, że byłem zmęczony. Mówię, nie za bardzo, nie dystansem, a mówię, temperatura chyba zrobiła swoje. No ale dobra, ale wracając do szlaku Orlich Gniazd, ten kawałek, co przejechałem, był dla mnie naprawdę bardzo ciekawy. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli przejechaliście już kiedyś ten dystans, albo wiecie mniej więcej, co tam dalej wygląda, bo jesteście na przykład lokalersami, to piszcie, czy warto przejechać te prawie te 200 km, bo słyszałem różne opinie. Jeżeli tak, jeżeli faktycznie komentarze będą bardzo pozytywne, to myślę, że któregoś razu będę chciał przejechać cały ten szlak, zabierając troszeczkę więcej sprzętu i przy nieco lepszej pogodzie. Bo teraz pogoda no niby nie była zła, ale dobra wcale. Mam nadzieję, że niedługo już będzie wiosna, będzie ładnie i że będzie można jeździć, jak to się mówi, na krótko. Więc na chwilę obecną to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteście ciekaw, co będzie działo się dalej, jakie przygody będą mnie czekały w tym sezonie, jakie nieznane tereny w tym roku odkryję i jakie maratony czy też ultramaratony przejadę, to oczywiście możecie subskrybować kanał. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.